tego nagrania nie było w planie, ale światło za oknem jest tak niesamowite, że zrobimy sobie szybki przegląd tego, co jest na oknie. Chodzi o hojowe okno, ale oczywiście teraz już nie są na nim same hoje. Musiałam sobie trochę spojrzeć i przypomnieć, pomimo tego, że dosłownie obok jest moje biurko i patrzę na hojowe okno cały czas. Jeżeli w ogóle nie wiesz, o co chodzi, to tutaj jest miniatura filmu, który znajdziesz w prawym górnym rogu. Zapraszam Cię tam, a potem wróć tutaj do nas, do tej aktualizacji. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja jestem Ewa, a to kanał Rejskie Rosyjne. Biera się chyba na burzę, słońce już lekko zachodzi i jest idealna okazja do nagrania okna, bo słońce nie prześwietla i tak samo wszystko jeszcze widać. Próbowałam też wieczorem nagrywać, ale wtedy jest zbyt ciemno. I nie jestem w stanie od wewnątrz doświetlić na tle okna, żeby rośliny się ładnie prezentowały. Półeczka z roślinami, okno, a tutaj witrynka i tutaj jeszcze takie dwa dotorfy, które nie są zbyt ładne. Dlatego na razie ich nie będziemy pokazywać. Może otworzę witrynkę, bo wtedy więcej światła trafi na okno. Okej. To teraz myślę, że możemy się już zabierać za przegląd. Hoja sigillatis. Ostatnimi czasy Coś jest nie tak. Nie wiem, czy troszkę mi nie przemarzła przez te ostatnie chłodne noce, bo zaczęła mi zwijać korzenie. Podłoże jest wilgotne, nie za bardzo, nie za mało. Tak wydaje mi się, że akurat w sam raz. A jednak te liście, kurczę, są takie pergaminowe. Były w gorszym stanie, już są bardziej napompowane niż były, ale nadal jest coś jest nie tak. I sama nie wiem. Liczę, że teraz z przyjściem wiosny i cieplejszą pogodą poprawi jej się nastrój. Jak ją dotykam, to może jest nawet trochę chłodna. Niezależnie od tego jest to zjawiskowa, piękna hoja. Przebarwienia, które zyskuje od promieni słońca, które na nią padają na tym południowym oknie, są przepiękne. I dodatkowo ten kontrast właśnie tych fioletowych liści z tymi bardziej zielonymi. No coś cudownego. Dobra, to idźmy tutaj najpierw od góry, bo teraz jest tutaj hoja Rigida Giant, która jest przepiękną, olbrzymią sadzonką. Podziwiam niestety tylko tyły jej liści, ponieważ obrócona jest do światła. Zobaczcie. Piękne. Przepiękne. I co najlepsze, wyhodowałam ją z jednego liścia. O tak, to jest ten złamany liść, który do mnie dotarł. Kiedy to mogło być? Z półtora roku temu? I tak, mamy tu tą jedną długą sadzonkę, która jest zawinięta i myślę, że tutaj nawet już można byłoby ją przeciąć. Oj tak, zdecydowanie. Piękne tu są korzenie. I tutaj już podjęła sobie wzrost, bo tu jest końcówka tego pędu. A tutaj mamy liść, który wyszedł z nowego stożka wzrostu. Dodatkowo kilka sadzonek już znalazło nowy dom. A tu nowy liść. Nie widziałam go jeszcze. Ale fajnie tak czasem zajrzeć i znaleźć jakieś nowości. A dodatkowo już z takim pięknym, długim pędem rośnie. No coś cudownego. Idźmy dalej. Wszędzie też na oknach mam porozwieszane takie banieczki, które w słoneczny dzień dają przepiękny efekt na suficie i ścianach. Co my tu mamy? Tutaj jest jakiś kaktus, niewiadomej nazwy, ale bardzo ładnie sobie tu rośnie. Jak widzicie, tam był taki cieniutki na dole, a tutaj na oknie pięknie się rozrósł, jest taki pulchniutki. A skąd go mam? On jest chyba ukradziony spod okna w bibliotece uczelnianej. Jak pisałam, w zasadzie już kończyłam pracę magisterską, został ukradziony. Ale nie mówcie nikomu. Dalej hoja Carnosa. Chyba trikolor, czy jakoś tak? Egzotika to się chyba nazywa. Zresztą ma tu nawet etykietkę. Tylko zobaczmy, czy tam coś na niej jest. Tak, hoja Carnosa Egzotika. Taka bardzo ładna hoja. Bardzo ją lubię. Nowe liście robią się takie różowiutkie i potem dopiero przechodzą w żółć. Taką nawet złamaną biel. Nie żółć. O, i tu ruszyła z nowym stożkiem wzrostu. Przepiękny list. Jak jest taki długi, też się pięknie prezentuje. Następna jest moja ulubienica.
Hoja linearis, którą ubóstwiam, cały czas zagęszczam, żeby tutaj po prostu taką zasłoną się spuszczała po oknie. Nie dość, że jest przepiękna, to te liście są takie mechate i tak milutkie w dotyku. Nie powinno się tak robić, ja tak zazwyczaj nie robię, ale teraz przy nagrywaniu, no po prostu, cudowna, cudowna. Tutaj dalej kaktusek, którego cały czas obracam, bo on się obraca do słońca, a ja go odwracam. Dosłownie robię to co tydzień. I on cały czas jest obrócony do słońca. Nie wiem jakim cudem, jak kaktusy są postrzegane jako te rośliny, które raczej wolniej rosną, lecz nie w jego przypadku. Bo jest on wyjątkowo szybki. I tego skąd mam? Tego mam od znajomej mojej mamy, która pozbywała się takich dwóch olbrzymich donic z balkonu. No i stoją sobie one teraz u mnie na balkonie. To dokładnie wam pokażę w przeglądzie balkonu, który może w końcu zrobię, bo zapowiadany jest od zeszłego roku, od naszego wprowadzenia się do mieszkania. Ale balkon jeszcze nie jest gotowy. I jeszcze nie czuję się gotowa, żeby bez wstydu wam go pokazać. Ale jest już wysprzątany. Teraz jeszcze tylko poczekamy, aż się ładnie zazieleni. I wam wszystko pokażę. Dalej mamy zygzaka. Argyreus. Nie Eschenanthus, tylko Eschenanthus. Bożu, do zaćmienia. W każdym razie tak zwany zygzak. A dalej moja duma ostatnio. Powinnam ją przesadzić, bo lekko ją przesuszam. Ale przez to przesuszenie chyba spowodowałam jej zakwit. Po prostu, ile tu mamy? Dwa już aktywne pąki, które dochodzą. Tutaj jeden zalążek, a tutaj już taki prawie gotowy zalążek. Więc przepięknie. Możliwe, że jest to też efekt pasty cytokininowej, którą ją lekko pobudziłam do wzrostu. A teraz to przesuszenie. O, widzicie? Teraz dobrze widać. Te żłobienia na nerwach, które są wypukłe, dlatego że liść jest przesuszony. Te żebrowania na liściach są takie lekko wypukłe. I tutaj dalej tylko philodendron, scandens. Scandens, a to chyba wcześniej było Rio. Nie Rio, tylko Brazil. Tak, dokładnie tutaj. Dwa listki Brazila, które no niestety poszedł w zieleń. Ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Bo chyba nawet wolę taką zieloną wersję. Tutaj mamy Epipremnum Amplissimum Silver. I drugi skandensik, który ładnie sobie tu dochodzi do okna. I chciałabym go tu górą puścić. Ale zobaczymy, bo w tym pokoju jest tylko to jedno okno, które nie daje zbyt dużo światła. No i niestety wydaje mi się, że w tym momencie tutaj będzie miał za ciemno i nie będzie chciał rosnąć. Ale to wtedy pokombinuję, bo mogę wziąć jedną sadzonkę taką gotową i posadzić ją tutaj w doniczce i puścić do góry. Może wtedy się uda go troszkę oszukać i podejmie wzrost. Dalej na oknie Epipremnum Marble Queen. Taka piękna sadzonka. Już się mi tu ładnie opuszcza z parapetu. Rigida Giant, o której już mówiliśmy. Tutaj grudnik. A doniczka to moja twórczość, też się tak wam pochwalę, że w wolnych chwilach tworzę takie wątpliwej jakości dzieła, ale ma to swój urok. No i też można stworzyć dokładnie taki wzór, jak się nam podoba i dopasować do własnego wnętrza. To mi bardzo odpowiada. Tutaj hoja akuta variegata. Podzielam ją. Mam z niej trzy sadzonki. Bo pęd jakiś był taki nieforemny. Także obcięłam właśnie trzy górne sadzonki, a tu spód trafił na okno, żeby sobie szybko ruszył. Tyle małych przyrostów. Oj, trzeba go umyć. Nie przybliżam was na kurz na roślinach. Ale pięknie. Wszędzie nowe odrosty. Dalej Sansevieria. Tutaj hoja Australis lisa. Hoja Incrasata variegata, która bardzo ładnie zaczęła mi rosnąć na tym oknie, bo miałam z nią jakiś lekki problem. Coś tak wypuszczała liść, odrzucała pęd, a teraz ładnie sobie rośnie.
I tutaj na końcu mamy Hoye Sids 002, która w promieniach słońca, światła, przepięknie się wybarwia na czerwony, jaskrawy kolor. Tutaj niestety na razie na oknie nie miała okazji, ale jest tutaj sobie dopiero od około miesiąca. Dlatego też na razie daję jej czas. Myślę, że przez wakacje jest szansa, że mi się tu ładnie wybarwi, a jak nie, to wróci do witryny pod lampy, bo tam bardzo ładnie się wybarwiała. I to jest właśnie jeden z przykładów hojek, które z hydroponiki zostały przeniesione do podłoża kokosowego z dużą ilością perlitu. A spowodowane jest to tym, że takie duże hoje, to jest hydroponice, roślina bardzo ładnie rośnie, ale też korzenie bardzo szybko niestety rosną. I dochodzi do takiej sytuacji, że doniczkę trzeba zmieniać co róż, korzenie przerastają, a nie ma to aż takiego przełożenia w ilości liści. Bo hoje lubią wtedy wypuszczać sobie takie łyse pędy, które są bardzo fajne, bo one w końcu puszczają te liście. Jednak w tym momencie, gdy ta hoja już jest taka dorodna, ładna, gęściutka, nie zależy mi aż tak na wzroście i masy liściowej, ilości korzeni. Wolałabym, żeby sobie ładnie, zdrowo rosła, bez żadnych szaleństw, żeby nie trzeba było jej przesadzać co pół roku. Także w ramach eksperymentu powrót do korzeni tak zwanych i powrót do podłoża ziemnego. No, w tym przypadku kokosu. Poszło bardzo szybko, zadziwiająco nawet, ale och, nawet nie wiecie, ile to okno sprawia mi radości. Siedząc sobie przy biurku, przy komputerze i mogąc spoglądać na te wszystkie rośliny, które tak pięknie się prezentują, zwłaszcza w takich promieniach zachodzącego słońca, to jest spełnienie marzeń. Także jeżeli zasiałam w tobie nutkę ciekawości i może planujesz stworzyć swoją własną okienną kompozycję, może zaczniemy jakiś ruch, po co prać firany w oknach, jak można mieć rośliny, ja cię do tego gorąco zachęcam, oczywiście nic nie wymuszam, mamy w końcu wolną wolę i możemy podejmować swoje decyzje. Słońce zaszło, dziękuję serdecznie, że byłaś tutaj ze mną, do następnego, na razie! Po lewej znajdziesz link do filmu, w którym tworzyłam to roślinne okno i opowiadałam o szczegółach, jak i kosztach takiej kompozycji. A jeżeli już widziałaś ten filmik, to po prawej znajdziesz kompozycję, którą YouTube wybrał specjalnie dla ciebie. Zapraszam!